Witam. W poprzednim materiale sprawdzałem możliwości analizatora Tiny SA Ultra pod kątem sprawdzania obecności sygnałów na częstotliwościach kilku gigaherców. Przypomnę, były to 2, 4, 7 oraz 10 z kawałkiem gigaherca. No i okazuje się, że analizator ten jest jak najbardziej przydatny do wykazywania obecności częstotliwości w zakresach gigahercowych z zupełnie przyzwoitą dokładnością. Należy mieć jednak na uwadze, że ze względu na klasyczną konstrukcję tego analizatora, czyli analizatora, który ma konstrukcję heterodynową, jest tam jakiś generator, którego częstotliwość mieszana jest, czy też harmoniczna jego podstawowej częstotliwości mieszana jest z sygnałem wejściowym i następnie w wyniku przemiatania generatora jest to obrazowane na ekranie. Czy ten generator, czy ten analizator i jego rozmiary pozwoliły na uniknięcie pewnych problemów związanych z emisją częstotliwości jego własnego generatora z wejścia analizatora? Sprawdźmy to. Mamy analizator Tiny SA Ultra ustawiony w zakresie od niemalże 0 do 12 GHz. Ja może to 0 tutaj zmienię na 10 MHz, żeby to miało jakiś liczbowy sens. Podłączę w tej chwili wejście analizatora do wejścia widocznego w tej chwili na ekranie analizatora widma Hewlett-Packard. No i co? No, mamy tutaj dosyć dużo sygnałów, ponieważ przemiatanie na tym analizatorze, na Tiny SA, jest stosunkowo powolne. Widać powoli przesuwające się prążki. No i ich poziom przekracza wartość minus 20 dBm. Jest to wartość bardzo, bardzo wysoka. Czy może mieć to wpływ na badany układ? I tak, i nie. To wszystko zależy, jakie poziomy mierzymy. Jeżeli do Tiny SA Ultra poprzez kilkudziesięciodecybelowy tłumik podłączymy jakieś silne źródło sygnału, jakiś generator bądź nadajnik, nie będzie to miało większego wpływu. Natomiast jeżeli będziemy sprawdzać jakiś układ na naprawdę niskich poziomach, jakiś czuły przedwzmacniacz, jakiś mieszacz, no może to mieć już wpływ. Te wychodzące z Tiny SA sygnały mogą z elementami półprzewodnikowymi wchodzić w interakcję. Krótko mówiąc, może dochodzić do powstawania jakichś nowych produktów mieszania. Trzeba to mieć na uwadze. Analizator Tiny SA Ultra wyposażony jest również w generator sygnałowy. Na częstotliwościach zakresów gigahercowych jest tam fala prostokątna, więc należałoby się spodziewać dosyć dużej ilości harmonicznych. W tej chwili mamy zaprogramowany na analizatorze pracującym jako generator częstotliwość 2 GHz i poziomie minus 20 dBm, co nam się tutaj bardzo ładnie sprawdza. Sprawdźmy, co się dzieje w takim razie wyżej, na innych zakresach częstotliwości. No widzimy, że jest jakiś sygnał na częstotliwości w granicach 3 GHz, dokładnie 2,97, i jest to całkiem silny sygnał na poziomie minus 23 dBm. Zobaczmy, co będzie wyżej. Mamy oczywiście harmoniczną na częstotliwości 4 giga. I tak dalej, i tak dalej. Idziemy dalej. Widać, są nadal jakieś prążki.
nawet w okolicach 8 GHz. Wróćmy na 4 GHz. I zmieńmy tryb emisji sygnału z Highest Accuracy na Cleanest Signal i zobaczymy, jak nam tutaj spadnie ta harmoniczna na poziomie 3,9 GHz. No cóż, ona jakby specjalnie nie spadła, natomiast zmieniła swoją częstotliwość na faktycznie sygnał harmoniczny w stosunku do 2 GHz, czyli te 3 GHz. Natomiast spadł jej poziom na minus 32 dBm. Wróćmy na częstotliwość 2 GHz. No i mamy sygnał, tak jak poprzednio, na poziomie minus 20 dBm i częstotliwości 2 GHz. W momencie, kiedy się przełączymy na pełny span, widać, że w tym trybie czystego sygnału harmonicznych jest mniej. Przełączę teraz na tą drugą opcję. No i od razu pojawia nam się cała rzesza dodatkowych sygnałów. No dobrze, a co z generatorem w zakresie niskich częstotliwości? Mamy tutaj sygnał o częstotliwości 10 MHz. Poziomie minus 20 dBm, to są wartości z generatora, analizatora Tiny SA Ultra. I mamy tutaj już do czynienia z sygnałem sinusoidalnym. Tak więc powinniśmy tutaj mieć zdecydowanie lepsze parametry tego generatora. Zobaczmy, co dzieje się na częstotliwości 20 MHz. No, mamy harmoniczną o zdecydowanie mniejszym poziomie. To jest minus 63 dBm w stosunku do tych minus 20. Jest to dosyć znaczna różnica. A więc ten generator w zakresie niskich częstotliwości pracuje zupełnie przyzwoicie. Mamy w tej chwili generator ustawiony na częstotliwość 500 MHz. Z powrotem jest to minus 20 dBm. I jak widać, odstęp sygnału szum jest zupełnie przyzwoity. Sygnał jest troszeczkę zaszumiony, jest tutaj troszeczkę widocznych szumów fazowych, no ale nie wymagajmy zbyt wiele od tak prostego urządzenia, jakim jest generator w Tiny SA. Jesteśmy teraz na częstotliwości 820 MHz, poziom sygnału minus 20 dBm, sygnał nadal pochodzi z generatora Tiny SA Ultra i sprawdzimy, jak pracują opcje modulacji. Włączam emisję AM, modulację AM, modulację amplitudy. Częstotliwość modulacyjna jest na poziomie 500 Hz. Głębokość modulacji 80%. Zmniejszmy sobie span. No i przy stosunkowo małym spanie rzędu 10 kHz widać ładnie rozkład wstęg oraz produktów intermodulacyjnych, bo tak naprawdę oprócz tych podstawowych produktów wokół nośnej, tych dalszych produktów nie powinno być. To są wszystko efekty intermodulacji. No dobrze, przełączmy się na modulację FM. Tutaj parametry są podobne. Przy dewiacji 3 kHz częstotliwość modulacyjna 500 Hz. Podjedźmy troszeczkę ze spanem. No, mamy ładny sygnał FM. Widać, że on jest troszeczkę zaszumiony po bokach. Niemniej jednak jest to modulacja FM w urządzeniu amatorskim. Można by tak to ująć, na częstotliwości 820 MHz. Bardzo przyzwoicie. No co z niskimi poziomami generatora? Na tej samej częstotliwości 820 MHz i wyłączeniu modulacji ustawiłem poziom sygnału wyjściowego na minus 100 dBm. Analizator, jak widać, jest ustawiony na bardzo wąskim spanie rzędu 500 Hz, w najwyższym filtrze 10 Hz. No i mamy sygnał na poziomie minus 95 dBm.
Tak więc możemy zejść jeszcze niżej. Zejdźmy na minus 110 dBm. Ten sygnał na pewno będzie widoczny, natomiast stary Hewlett-Packard ma swoje ograniczenia wynikające z bardzo długiego okresu. Raz, że bez kalibracji, a dwa, że jest to po prostu stary analizator. Poczekajmy chwilę, aż marker się zorientuje, gdzie jest maksymalny sygnał. No tak, mamy minus 106 dBm. No to zejdźmy jeszcze trochę. Na minus 115, poczekajmy chwilę. No dobrze, jesteśmy, jeśli chodzi o ustawienia generatora, na minus 115 dBm. Na analizatorze widma mamy trochę zaszumiony sygnał na poziomie jakiś minus 113, 111 dBm. Ale na co trzeba tutaj zwrócić uwagę? Popatrzcie, mamy span na poziomie 500 Hz, to znaczy, że jedna działka w tej chwili to jest 50 Hz, działka pozioma. Czy częstotliwość generatora Tiny SA Ultra jakoś nam tutaj pływa, zmienia się, czy jest stabilna? No jest wyjątkowo stabilna. No, muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. Tiny SA Ultra trzymam w ręku. Jest on włączony od paru minut. W pomieszczeniu jest dosyć ciepło, więc można powiedzieć, że jest on w jakiś sposób wygrzany. Niemniej jednak nie obserwuję tutaj jakichś szybkich, gwałtownych, dużych zmian częstotliwości, wykorzystując jako swego rodzaju miernik częstotliwości tutaj ten mój analizator widma, który jest wyposażony w OCXO, dobrze wystarzone, tak więc na pewno pracujące dosyć stabilnie. Jeszcze raz generator. Częstotliwość nastawiona to 100 MHz, poziom minus 20 dBm i wgląd na ewentualne harmoniczne, jakie tutaj w tym sygnale mogłyby wystąpić. No jak widać, jest całkiem czysto w zakresie tych 40 kilku decybeli, które są widoczne na ekranie analizatora. Nawet przy zawężeniu przemiatania do 600 MHz, zawężeniu filtru, widzimy, że te harmoniczne sygnału 100 MHz są na zupełnie przyzwoitym poziomie. Postanowiłem sprawdzić jeszcze jedną rzecz, mianowicie zobaczyć na analizatorze wektorowym, oczywiście podobnej klasy jak te wszystkie małe urządzenia, jak wygląda wejście analizatora Tiny SA Ultra. W tym celu ustawiłem zero span na analizatorze. Skądinąd wiadomo, że on nie będzie w tej chwili na wyjściu, czy też na wejściu generował żadnego przebiegu. A tutaj mamy obraz z analizatora wektorowego. Każdy może ocenić sam, jak wygląda dopasowanie wejścia. W tej chwili mamy włączony tryb dopasowania SWR i powoli przechodzę w górę z częstotliwością. Jestem na 1 GHz. Nadal jest 1,04. Jesteśmy na 3 GHz. Nadal mamy poniżej 1,0. No, za chwilę pojawi się 1,1 na 3,2 GHz. Przechodzimy wyżej. No i tutaj niedopasowanie nam już rośnie. 4,5. 5 GHz. Mamy 1,2. No dobrze, zobaczmy, co się dzieje na tych 7 GHz, czyli na tej najwyższej częstotliwości, na której pracuję. No tak, nie mam tu 7, przepraszam. Mam tutaj najwyższą częstotliwość, to jest 6,3. To jest skrajna częstotliwość tego analizatora wektorowego. No mamy niedopasowanie w granicach 2, ale należy przyjąć, że na tym skrajnym zakresie pracy analizatora wektorowego on też już widać ma dosyć spore szumy, więc powiedzmy, że do tych 6 GHz mamy w miarę miarodajny
w miarę miarodajne wskazanie, nie chcę używać słowa pomiar, bo byłoby to chyba jednak pewne nadużycie. Mamy tutaj niedopasowanie w granicach 1,2, co daje nam parametr return loss na poziomie minus 20 dB. Oczywiście jak będziemy zmniejszać częstotliwość i zbliżać się do tego lepszego dopasowania, RL będzie nam osiągał coraz to niższe wartości. To na razie tyle. Dziękuję i do spotkania.